Dzień dobry moi mili. Dzisiaj przejedziemy się po mieście, pojedziemy od strony Rozwadowa do centrum Stalowej Woli. Dzisiaj jedziemy beczką. Beczką coupé, czyli Mercedesem C123. Pięknie. Wsiadamy do samochodu i lecimy sobie po pięknym, zielonym mieście. Nagrywa? Nagrywa. Nie ma slow-mo. Dobra. Wsiadamy. Ale coś tu jest za ciemno, nie? Chociaż nie, bo jak wyjedziemy... Może wiesz, gdzie pojedziemy? Gdzie? Na postój taksówek. Pojedziemy sobie na postój taksówek? Po co? No bo to jest legenda. A, dobra, to pod Hutnik, tak? Tam będzie mało taksówek. Na rynku, na Okulickiego. Tak? Tak. No to jedziemy. O, jeszcze muszę się zapiąć. Pasowałoby. A startujemy sobie... Samochodem pana Romana. Pozdrawiamy pana Romana, który udostępnił ten samochód do nagrań na mój kanał. A przy okazji zostało nam trochę taśmy, to zrobimy filmik na twój profil. Tak, dzięki. Dobra, tu musimy zawrócić, bo jesteśmy pod Berandwick, pod Podskarpową. I patrz, widzimy się. Zawraca. No super. O, bardzo zwrotny. I widzimy się przed całym Rozwadowym, przed rynkiem. Tak jest. Kurde. Naprawdę? Pociąg. Akurat teraz. Jak krótkie taśmy. I potrzebujemy to zrobić szybko. Nie, ja nie umiem, to zawsze mamy takie tak kurcze szczęście. Oj, nie możemy tak narzekać. Nie. Jedzie. Na Słowacji to pociąg zaraz by przejechał. Tak już szybciutko zmieniają szynę? Tak, także tam nie wbijajcie. Jak już jest, jak już szlaban jest w połowie, to znaczy, że pociąg już jest prawie na zderzaku. Tak. On jedzie stamtąd chyba. Jedzie szynobus. Do Lublina. Dobra. Słoneczny, spalony słońcem Rozwadów. Elegancko. Piękne, ładne są te kwiaty, teraz poustawiali te takie donice. Super, po całym mieście. Dobrze. Szkoła 9, 230 lat, szkoły numer 9. Tutaj mamy Muzeum Alfonsa Karpińskiego. A tu mamy dom Wieczorkiewicza, generała Wieczorkiewicza. Tak, ludzie mówią do tej pory na niego dom generała. Tak. Taki pierwszy deweloper w naszym mieście. W zasadzie jeszcze nie w naszym, bo Rozwadów wtedy był osobnym miastem. Pan Polarz tam na zderzaku siedział, więc musiałem trochę przyspieszyć, żeby sobie nie myślał, że Mercedes z Rosji spod ogona wypadł, nie? Czuję się, jakbym miał z 50 lat w tym aucie. Robimy objazd po Stalówce, jak kiedyś kolega jeździł syreną z Simpsonem. Tak, jeździł. Robił taki objazd, on tak samo trzymał kamerkę i te drzewa tak uciekały. Tylko tu nic nie było w tej Stalowej wtedy. Tak, tylko ludzi było więcej. Ale aut było znacznie mniej. Nawet tam się udało. Zielone światło. Fajnie.
Ciekaw jestem, jak taksówkarze zareagują na ten samochód. A chcesz wysiąść, spytać? No to oczywiście. Spytamy się, czy im się podoba. Oczywiście. Może któryś jeździł takim? Któryś na pewno. Tylko czy on będzie dzisiaj na postoju. Ale trochę tych beczek było. Była czerwona, były dwie białe, była jedna czerwona. Jeszcze chyba jakieś były. Może niech twoi widzowie napiszą w komentarzach, to tak, może jakieś zdjęcia, może w ogóle jakiś taksówkarz się do nas odezwie. Taka była pani taksówkarka, która miała Wołgę, jeździła Wołgą bez wspomagania kierownicy. To w ogóle bardzo chętnie bym ją poznał. No i teraz skręcamy w ostatnio chyba najładniejszą ulicę w mieście. Najnowszą. Najnowszą i przez te kwiatki, przez te róże chyba najbardziej zielone, charakterystyczną. Tak. I taka czerwona się zrobiła od tych kwiatów. Trochę super tak. To wygląda. One podobno będą kwitły cały rok. No proszę. Także teraz sobie zejdą, a potem znowu będą czerwone. Takie krwisto-czerwone. Takie papieskie były, różowawe, no i te piękne przystanki. A wiesz, że w latach 90. był radny, który chciał zakazać malowania na czerwono dachów w Stalowej Woli, bo kojarzył mu się ten kolor z komunizmem, na co jeden człowiek, który raczej był z tej opcji dawnego ancien regime, powiedział, że akurat jemu czerwony kolor bardzo się podoba, bo to kolor biskupstwa. I wszyscy oczywiście wyśmiali ten idiotyczny pomysł i generalnie dachy są dalej czerwone, różne, czarne w naszym mieście. Natomiast to pokazuje, jak w latach 90. jakie paradoksalne decyzje potrafiano, chciano podejmować, na szczęście nie podjęto. Nie wiem, czy to ci się przyda, czy... Fajne, fajne. No i wklęśliśmy troszeczkę. Troszeczkę. No tutaj teraz automat by się super sprawdził, nie? Wpychanie się na Okulickiego o 15 to... A jak jest? Pół do trzeciej. 20 po drugiej jest w tym momencie. W sobotę dobrze, że nie jeździmy. A kiedyś w ogóle w sobotę była nieprzejezdna ta ulica, zamknięta, wyłączona z ruchu. Tak. To ja jeszcze to pamiętam. No to nie było tak bardzo takie dawno. Były namioty poustawiane, tak zachodziły na siebie i robił się taki tunel. Tak, no. To było największe targowisko w naszej części Polski. Ale dzisiaj pogoda. No, bardzo ładna. Nie jest tak przerażająco gorąco, to też jest plus. Znowu H9 autosom majaczy w tle. Zbliża się. No, może mu nawet przetniesz drogę. Może tak być. Tak, i tak się stanie. Może nie, bo panią będę przepuszczał i to pokaż autobus. Kamera na dachu pokaże. Okej. Okay. No dobra, to my też jesteśmy takim środkiem niemal publicznym dzisiaj, bo jedziemy starym Mercedesem. Ale nie przyciąga tak uwagi jak inne auta. Nie. No. Jak syreną wyjechaliśmy żółtą, albo tym Fiatem, to było wielkie show. A tutaj tak spoglądają, zastanawiają się, co to w ogóle są za... O, chyba jeden pan, który... Nie ma tego pana. Chyba wjechaliśmy pod prąd. Nie, tu tylko dla taksówek, ale to beczka to... Ale kwestia, że ty... No. To dzisiaj jesteśmy taksówką. Może kogoś znasz, może kogoś kojarzysz. Nie kojarzę. Nie? No nikt tutaj nie pamięta beczek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pamięta ktoś beczki z postoju? Wysiądź się na nią. Dzień dobry. Kręcimy taki materiał i się zastanawiamy, czy któryś z panów jeszcze jeździł takim samochodem na taksówce, tylko czterodrzwiowym. Witam. Dzień dobry. Szukamy ludzi, którzy mają wspomnienia z beczką. Tak? Taksówkarzy. Jeździł pan beczką? Jeździłem beczką. Za to 124 było nie do zarżnięcia. Bo beczkę miałem gdzieś pechową, kurde. Aha. A jaki kolor pan miał beczki? Białą. Białą 200 typową, 54 konie. Nie było czym jechać. Taki klekot po mieście. Tak. Ale psyła mi się na potęgę. Bez przerwy było coś. Ostatni myk, który pamiętam, to oberwały mi się ten pływak w zbiorniku paliwa. Pokazywał pełno. Ja się wybrałem w trasę. To się okazało, że paliwa nie ma, a ten pokazywał mi pełno. Także na temat beczki nie mam dobrego zdania. No dobra, ale jakieś jest wyrobione. Tak, na temat 132 mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrym samochodem. I chętnie bym kupił znów, gdyby były produkowane. Fiat 132. Tak. No, też no. Fajnie. Dobra, to dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. No i podsumowanie, Janiu, na dzisiaj. Podsumowanie jest takie, że nie spotkaliśmy ludzi, którzy uronią łezkę za 123, powiedzą, że gdyby były takie w salonie, to by kupili i że świat schodzi na psy. Nie. Jeden pan taksówkarz powiedział, że miał, ale był bardzo niezadowolony. Prawdopodobnie miał zajeżdżony egzemplarz, ale jego opowieści faktycznie mroziły krew w żyłach, bo mu zabrakło paliwa, bo źle wskazywał poziom paliwa. No więc nie ma tutaj takiej mięty do tego samochodu. Podejrzewam, że jakbyśmy pojechali dużym Fiatem albo Polonezem, to by więcej taksówkarzy było, którzy tymi samochodami jeździli. Natomiast pan narzekał na Mercedesa, a powiedział, że Fiata 132 to by chętnie kupił. Więc tutaj jak najbardziej czuję z nim nić porozumienia, bo też bym chętnie miał Fiata 132. Może kiedyś się tak stanie, ale nie będziemy mówić o tym, co ja bym chętnie miał, bo co drugi samochód to mogę tak powiedzieć, że bym chętnie miał taki stary. Ale jedziemy sobie zobaczyć. Nie będziemy was zamęczać. Dobra. Dziękujemy wam za tą przejażdżkę i... Dziękujemy i zapraszamy. Na kolejny. Na kolejny. Na razie, pa. Pa, pa.